Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął cykl kateches o darach Ducha Świętego. Podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie mówił o darze mądrości. Sam Duch Święty jest darem Bożym w najwyższym stopniu, rozpoczął Ojciec Święty Franciszek. Tym, którzy go przyjmują, udziela z kolei różnych darów duchowych. Daru mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Pierwszym darem jest mądrość. Nie chodzi tu tylko o ludzką wiedzę, będącą owocem poznania i doświadczenia, a o światło wewnętrzne, którego udzielić może jedynie Duch Święty i które uzdalnia nas do rozpoznania śladu Boga w naszym życiu. Zatem mądrość ta, jak podkreślił papież, rodzi się nie tyle z inteligencji czy też wiedzy, którą możemy nabyć, ale z bezpośredniej relacji z Bogiem. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano una persona sapiente. To Duch Święty przekształca nasze serca i pozwala nam dostrzec całą swoją miłość i upodobanie. Oznacza to, że dar mądrości czyni z chrześcijanina człowiekiem kontemplacji. Wszystko mówi jemu coś o Bogu i staje się znakiem jego miłosierdzia i miłości. Mamy tu więc do czynienia naprawdę z doświadczeniem nadprzyrodzonym. Oznacza ono doświadczenie nadprzyrodzone. Oznacza odczuwanie nieustannej jedności z Panem. Odczuwanie, że jesteśmy w Jego rękach. Dzielimy Jego radość, Jego pokój, Jego niepochowaną miłość do każdego człowieka. Duch Święty czyni więc chrześcijanina mądrym nie po to, aby znał odpowiedź na każde pytanie, ale po to, by mógł poczuć smak i zapach Bożej miłości, a następnie podzielić się tym darem z drugim człowiekiem. Na zakończenie Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków skierował następujące słowa. Saluto i pellegrini polacchi. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, podczas gdy przygotowujemy się do przeżywania paschalnych tajemnic Chrystusa, przywołujemy Ducha Świętego, Jego dar mądrości, Boże światło, dzięki któremu możemy rozróżnić dobro od zła i znając sprawy Boga, przekazywać innym Jego słodycz i Jego miłość. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Karykaturalne wizerunki polityków, ludzi kultury i sztuki, a także skandaliczny wizerunek papieża Jana Pawła II i dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka przedstawia obraz wywieszony na ścianie przeszklonego biurowca w Poznaniu. Uważam, że nie ma zgody na to katolików. Jest władny prezydent Poznania zmienić tą sytuację i nie pozwolić na wywieszanie w biurowcu Skaler Office Center przy ulicy Hetmańskiej takiej bulwersującej antysztuki. A teraz o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która krytycznie ocenia ograniczenie środków budżetowych na modernizację sieci dróg lokalnych. Zdaniem Izby sieć dróg lokalnych w Polsce jest dość słabo rozwinięta. Ponadto charakteryzuje się niską jakością nawierzchni, co negatywnie wyróżnia Polskę na tle innych państw Unii Europejskiej. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o konieczności rozbudowy oraz modernizacji sieci dróg lokalnych, które stanowią 88% wszystkich dróg publicznych. Zdaniem autorów raportu, drogi lokalne mają coraz gorszą jakość, a ich sieć jest słabo rozwinięta. Wpływa to w negatywny sposób nie tylko na bezpieczeństwo użytkowników, ale również na rozwój poszczególnych regionów. Najważniejsze stwierdzone przez NIK nieprawidłowości to, że samorządy dopuściły się wieloletnich zaniedbań w zakresie planowania rozwoju sieci drogowej. Ponad połowa z nich nie opracowała takich planów mimo ustawowego obowiązku. W konsekwencji urzędnicy wybierali drogi do remontu lub przebudowy, często na podstawie własnego uznania.
Ujawniano liczne przypadki nierzetelnego nadzoru zarządców dróg nad realizowanymi inwestycjami. Wykonawcy nie przedkładali wymaganej dokumentacji, w tym wyników badań laboratoryjnych, certyfikatów, świadectw stanowiących podstawę do prawidłowego odbioru i rozliczenia zadań. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie mogą w przyszłości przyczynić się do wystąpienia uszkodzeń całej konstrukcji poszczególnych odcinków dróg, a w efekcie będzie to skutkować rozległymi i niezwykle kosztownymi naprawami. Program budowy tzw. schetynówek miał poprawić stan lokalnej infrastruktury. W latach 2009-2011 zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg lokalnych o łącznej długości ponad 8 tysięcy kilometrów. Wartość inwestycji wyniosła przeszło 6 milionów złotych, z czego prawie połowa pochodziła z budżetu państwa. W tym roku wsparcie z budżetu ma wynieść 250 milionów złotych zamiast planowanego miliarda. Oznacza to, że szacunkowo za tą kwotę wyremontowanych zostanie około 500-600 km dróg, a nie blisko 2,5 tysiąca km, jak przewidywano. Dodatkowo Izbę niepokoi fakt, że program rozbudowy schetynówek przewidziany jest tylko do 2015 roku. Chorzy, którzy zapiszą się do dwóch tych samych specjalistów, zostaną wykreśleni z obu list oczekiwania. To pomysł ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza na skrócenie kolejek do lekarzy. O pomyśle ministra zdrowia na skrócenie kolejek napisał jeden z dzienników. Resort zdrowia podaje, że na przykład w województwie łódzkim aż 40% pacjentów chorych na serce zapisało się jednocześnie do dwóch i więcej kardiologów. W ten sposób blokowali miejsce innym. Teraz chorzy mieliby dostarczyć do jednej wybranej przez siebie placówki oryginał skierowania, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od wpisania się na listę. Jednak to nie wszystkie zmiany. Wśród rozwiązań proponowanych przez resort jest także przywrócenie skierowań do dermatologa czy okulisty. Będzie je wystawiał lekarz rodzinny. Oczywiście, że jak będzie funkcjonował system informatyczny, to wtedy, jak rozumiem, będzie automatyczne blokowanie. Jak się chory zapisze do jednej kolejki, nie będzie mógł się do tego samego specjalisty zapisać w innym miejscu. I oczywiście system będzie, przynajmniej powinien podpowiadać pacjentowi, gdzie ta kolejka jest krótsza. Ale do tego czasu minister chce iść na skróty, właśnie strasząc pacjentów. A z drugiej strony okaże się nagle, że do dermatologa, mimo że do tej pory było można zgłosić się bez skierowania, trzeba będzie mieć to skierowanie i znowu minister krzyknie eureka. Zmiany zaproponowane przez resort miałyby wejść w życie na początku przyszłego roku. W Mławie trwają warsztaty edukacyjne dla młodzieży pod tytułem Zrozumieć media. Ich organizatorem jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Warsztaty odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Przeprowadzają je specjaliści w dziedzinie mediów, redaktorzy telewizji Trwam i Radia Maryja oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Uczestnicy spotkania mają możliwość dowiedzieć się m.in. tego, jak tworzone są różnego rodzaju programy i audycje radiowe czy telewizyjne, lub na przykład tego, jak poprawnie zredagować tekst prasowy. Pełna hala sportowa, ludzi młodych, żywo reagujących na to wszystko, co jest im przedstawiane i z zapartym tchem słuchających tego wszystkiego, co jest im przekazywane. Wszystko po to, aby młodzi ludzie zrozumieli, jaką wielką siłę w swoich narzędziach jak mają media, jak potrafią i manipulować, ale też i dobrze czynić, jak potrafią pokazywać prawdę, ale też i potrafią zasłaniać ją całkowicie i ukazywać fałsz. Warsztaty cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, o czym może świadczyć choćby coraz to większa liczba organizowanych spotkań na terenie całego kraju. Po raz kolejny w ramach inicjatywy Słudzy Pana kapłani proszą o modlitwę. Wierni w Polsce będą się modlić za księży. Akcja polega na ofiarowaniu modlitwy w intencji konkretnego kapłana. Inicjatywa Słudzy Pana kapłani proszą o modlitwę polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencjach konkretnego księdza. Po liturgii Wielkiego Czwartku można wziąć specjalne wizytówki z imieniem księdza, rokiem jego święceń i intencją zobowiązującą do modlitwy za danego kapłana przez kolejne 30 dni. Po tym czasie można przekazać tę intencję innej osobie, by modlitwa trwała. W 2013 roku rozprowadzono 50 tysięcy intencji,
dzięki zaangażowaniu 230 parafii. W Polsce służy 33 tysiące kapłanów, dlatego na wizytówkach zostali umieszczeni księża z innych państw. Parafie z całej Polski i polskie parafie na obczyźnie mogą przyłączyć się do akcji. Potrzebujemy modlitwy świeckich, to jest wielki skarb, dlatego słudzy Pana, księża, kapłani proszą o modlitwę. Za taki dar bezinteresownej modlitwy Pan Bóg bardzo wynagradza i błogosławi. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 10 kwietnia. Słudzy Pana to jedna z inicjatyw osób tworzących stronę internetową poświęconą modlitwie w intencji księży kapłani.com.pl. Nad Polską krąży rosyjski samolot zwiadowczy AN-30B. Umożliwia to traktat o otwartych przestworzach. Maszyna wykona dziś 2 obloty. Trasa samolotu może obejmować całe terytorium naszego kraju, nie może być jednak dłuższa niż 1400 km. Polskie dowództwo nie ujawnia szczegółów tej operacji. Obserwatorzy z Białorusi i Rosji sfotografują m.in. nasze obiekty wojskowe i poligony. Ma to na celu sprawdzenie, czy nie odbywają się nieplanowane manewry. Dzieje się to jednak w czasie napiętej sytuacji w związku z kryzysem w relacjach na linii Rosja-Ukraina. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, podkreśla, że należałoby zaprzestać tego typu współpracy. Rosja od dawna nie wywiązuje się z tego typu rzeczy, no. Więc ja nie wiem, dlaczego nasza strona trzyma się rozwiązań, które są już martwe. To jest rzeczywiście bardzo dziwne i wpuszczanie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego na terytoria państw natowskich to jest naprawdę dziwaczne w tej sytuacji. Ukraina znajduje się na skraju wojny domowej. Separatyści prorosyjscy w Ługańsku uwolnili zakładników, jednak w dalszym ciągu okupują siedzibę służby bezpieczeństwa. Destabilizacja kraju może przyczynić się do przerwania dostaw rosyjskiego gazu do całej Europy. Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy nadal okupują ważniejsze budynki publiczne w kilku miastach, a ich działania przyczyniają się do wzrostu napięcia w stosunkach Moskwy z Zachodem. Wcześniej, według doniesień Sił Bezpieczeństwa Ukrainy, zaminowali siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i przetrzymywali w niej 60 zakładników. Ukraiński rząd zaostrzył kary za dążenia do separatyzmu, na co od razu zareagowała Rosja. Sytuacja nie uspokoi się, jeśli nie zacznie się narodowy dialog. Jeśli władze Ukrainy będą dalej ignorować interesy południowo-wschodnich regionów kraju. A te interesy to według Moskwy interesy wszystkich mieszkańców wschodniej Ukrainy, w tym także tych deklarujących się jako Rosjanie. Zaniepokojenie wyraziła już Unia Europejska, która boi się powtórki sytuacji z Krymu. W dodatku mocno pogorszyły się relacje gospodarcze na linii Kijów-Moskwa. Najpierw Moskwa wprowadziła potępioną przez ukraiński rząd podwyżkę cen gazu. Rosyjski rząd wraz z firmą Gazprom, która jest jego częścią, ogłosiła bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego dla Ukrainy. Obecnie wynosi on prawie $500 za 1000 metrów sześciennych. Cena jest najwyższa w całej Europie. To nie jest cena ekonomiczna, ale polityczna. Rosji nie udało się dokonać agresji militarnej, dlatego teraz wypełniają swój plan zwiększenia ciśnienia na Ukrainie gazem i agresją ekonomiczną. Teraz dostawy gazu mogą zostać mocno ograniczone. Dziś prezydent Władimir Putin spotka się w tej sprawie z kierownictwem rządu. Jak informuje rosyjski dziennik Kommersant, nieopłacenie przez Kijów należności w marcu może zagrozić dostarczeniu gazu do Europy. Przewidywany jest scenariusz z 2009 roku, gdy stary kontynent przez około 2 tygodnie nie otrzymywał rosyjskiego gazu. Tą informacją kończymy to wydanie. Zapraszam Państwa na kolejne o godzinie 16. Spójrzmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Na zachodzie i północnym wschodzie kontynentu dominują układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałą częścią Europy niże z frontami atmosferycznymi, pod wpływem których znajduje się także Polska. Nad obszar naszego kraju napływa chłodniejsza i wilgotna masa powietrza.
Dziś w Europie słonecznie, szczególnie na wschodzie, a także na południu. Natomiast na północy i zachodzie nieco więcej chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami niewykluczone także burze. Najcieplej w rejonie Morza Czarnego, a także Morza Śródziemnego. I tu ponad 20 stopni Celsjusza. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w naszym kraju. I tu dziś znaczne ochłodzenie, które potęguje dość silny zachodni wiatr. Opady deszczu głównie na północy, zachodzie i w centrum, a na termometrach od 7-9 stopni na wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach, około 10-12 na przeważającym obszarze, do 13 na Lubelszczyźnie. Warszawskie barometry wskazały około 1013 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać. A już teraz prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W nocy temperatura dość wyrównana, w przedziale od 6 do 4 stopni Celsjusza. Jutro przed południem na przeważającym obszarze kraju dużo chmur z opadami deszczu. Po południu już bez opadów, głównie na zachodzie, ale na ogół nadal chłodno. Od 6 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 8-10 na przeważającym obszarze, do 12 na Podlasiu. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu i północy. W południe na barometrach w Warszawie będzie około 1012 hektopaskali i przewidziany jest niewielki wzrost ciśnienia. W piątek poprawa warunków pogody. Tylko na zachodzie i Pomorzu od rana sporo chmur i mokro. Natomiast w pozostałej części kraju dość pogodnie, przeważnie zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia i niewykluczone przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą około 10-14 stopni. Będzie wiał słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.